A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus, zapraszam na Crypto Flash. 30 września, poniedziałek, zaczynamy ostatnią sesję w miesiącu wrześniu. Przypominam sobie początek pierwszej sesji na kontraktach terminowych. Było to dokładnie 2 września. Cena Bitcoina na otwarciu wynosiła 9850 dolarów. W tym momencie podglądam na bocznym wykresie. Cena, jaką aktualnie widzę, to 7865 dolarów. Spadek blisko 2000. Wrzesień nie możemy udać, znaczy nie możemy założyć, jako byłby miesiącem dobrym w handlu kryptowalutami. Natomiast możemy powiedzieć, że dla tych, którzy jeszcze ewentualnie nie mają albo będą dokupywać swoje kryptowaluty, a w szczególności tutaj mówię o Bitcoinie, może ta sytuacja być oczywiście bardzo dobra, dlatego że widzimy znacznie niższe ceny. Także ci, którzy trzymają, stracili, ci, którzy ewentualnie chcą dokupić, mówią, jest tanio, wchodzimy w rynek albo przymierzamy się w niedalekiej przyszłości do wejścia. Może poczekamy jeszcze na kolejne spadki, dlatego że jak zobaczymy na wykresie, kolejna linia bardzo ważna to linia 7000 dolarów. Linia, która widzę przez większość jest zauważalna w tym momencie na rynku. Dokładnie to jest górka, czy może taki środek konsolidacji, który wystąpił praktycznie przez większość 2018 roku. Co to oznacza, że nie tylko to jest psychologiczna cena ważna dla inwestorów, ale również to jest taka wyśrodkowana cena tej tutaj, można powiedzieć, konsolidacji. 7000, większość widzę po forach w tym momencie pisze o tej cenie i spodziewa się takiego jeszcze tutaj obniżenia cen. Czy rzeczywiście dojdziemy do 7000? Rynek oczywiście może zrobić wszystko, nawet może zejść nieco niżej. Natomiast oceniając w tym momencie jakby szansę, jest duże prawdopodobieństwo, że ta cena 8000 będzie próbowana tutaj przez niektórych kupujących, będzie po prostu próba obrony. Co więcej, dzisiaj przygotowałem dwa bardzo fajne artykuły i jeden między innymi właśnie o tym, kiedy należy sprzedać Bitcoina, a drugi o emocjach. I jeden i drugi jest bardzo ważny w kontekście między innymi tego, co aktualnie świeci się właśnie na tym wykresie. Proszę zwrócić uwagę, że większość osób nie kupuje wtedy, kiedy jest tanio, a kupuje zazwyczaj wtedy, kiedy jest drogo, dlatego że potrzebuje bardzo dużo potwierdzeń z rynku, odbicia, akumulacji za plecami oczywiście, dużego wzrostu cen, dużej publiki, dużego takiego FOMO wokół danej kryptowaluty, czy chociażby tutaj weźmy za przykład Bitcoina. I wówczas te osoby wchodzą w rynek, czy większość osób wówczas wchodzi w rynek. Natomiast ci, którzy dużo kupili na dole, zazwyczaj wtedy sprzedają. Myślę, że to nie jest tylko specyfika rynku kryptowalutowego, ale szczególnie ci, którzy są uczestnikami na przykład rynku forexowego, rynku może kontraktów terminowych, mniej na pewno rynku tutaj akcyjnego, ale także wówczas te schematy powinny być tym osobom bardzo dobrze znane. Czy Bitcoin obroni się rzeczywiście tutaj koło 8000? Dzisiaj oczywiście poniedziałek zaczynamy od przełamania, ale już tutaj niejednokrotnie widzieliśmy poniedziałki, które w początkowej fazie oczywiście dnia czy części dnia były na minus, natomiast po wejściu tutaj kapitału właśnie z Ameryki Północnej, czyli po 15:30, kiedy rynki w Stanach są otwarte, wówczas oczywiście jest nałożenie dwóch sesji, wówczas te rynki zostały tutaj wyciągane. Mamy na pewno niewątpliwie słabość na tym rynku i jeżeli czekamy na jakieś potwierdzenia, czy większe, może na przykład wolumeny zakupowe,
no to musimy mieć rzeczywiście tutaj próbę wyciągania tych cen i zamknięcia sesji dziennych. Wówczas zobaczymy, czy ewentualnie tu będzie formować się dno, czy rynek zjedzie nieco niżej i gdzieś w okolicach 7000 będzie próbował uformować taki mocny poziom wsparcia, z którego odbijemy się w kierunku północnym. Dzisiaj nie tylko o tym, kiedy sprzedać właśnie Bitcoina, bo wiemy, kiedy sprzedać Bitcoina. W jednym właśnie z artykułów otrzymujemy dokładną odpowiedź. No i także bardzo ważne, jak w tym momencie zachowujemy się na rynku kryptowalutowym w momencie, między innymi, jak dochodzi do takich spadków. No i może zanim zacznę artykuły, to chciałem właśnie między innymi tutaj zaprosić Was na stronę giełdy Tokeneo. Bardzo dobre zachowanie tokena TEO, tokena, który rzeczywiście dzieli się w sposób bardzo fundamentalny zyskami z posiadaczami. Token TEO notowany do polskiej złotówki, nie tylko, bo jest jeszcze do ETH i do Bitcoina, ale trzyma się bardzo dobrze. Aktualnie cena 27 groszy, ten bardzo mocno tutaj wzrostowy. Od ubiegłego tygodnia można handlować tutaj złotówką. Przypomnę, że jest to jeden z nielicznych tokenów, który podczas emisji nie zaliczył dumpa i jest mocny popyt na ten token i będzie coraz większy, dlatego że to jest jeden z nielicznych tokenów bardzo fundamentalnych, którego tutaj wycenia niezbyt zależy od sytuacji finansowej czy kondycji w ogóle rynku, dlatego że on dzieli się 50-50 w systemie takim TeoShare, dzieli się zyskami. To jest portfel przykładowy. Osoby, które zakładały konta, mogły otrzymać. Oczywiście ten token pracuje na Was. Część TEO, oczywiście tutaj część Basic Attention Token BATA, część Bitcoina ETH i cały czas te wartości oczywiście tutaj się zwiększają. Natomiast wycena do polskiej złotówki bardzo ładnie się w tym momencie kurs trzyma. Ten kurs na pewno będzie rosnący, dlatego że w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia, będzie znacznie zwiększona oczywiście płynność na rynku, szczególnie BTC do polskiej złotówki. I również będzie tutaj zrobionych dużo ciekawych zmian, które oczywiście przyspieszą jeszcze bardziej i zwiększą obroty, a jak zwiększą obroty, to zwiększą zyskowność TEO. I token bardzo, bardzo dobrze się w tym momencie trzyma. Końcówka roku spodziewana jest między 60 groszy a 1 złotówka i to są bardzo realne wyceny, jeśli chodzi o token TEO. Wracając jakby na rynek, jeszcze szybciutki rzut oka, tak jak powiedziałem, 7000 jest taką linią bardzo, bardzo konserwatywną i tutaj wrócę oczywiście jeszcze do tej lewej strony. Nie tylko mamy tutaj taką lukę, która została już jakby domknięta, niektórzy chcą jeszcze ponownego domknięcia tej luki. Ja natomiast bardzo tutaj zwracam uwagę na lewą stronę tego wykresu i tutaj ta linia powinna rzeczywiście już jakby w najbardziej pesymistycznym scenariuszu tutaj rynku wyhamować oczywiście te spadki. Nie myślę, żeby było już tutaj znacznie, znacznie niżej. Kiedy sprzedać, słuchajcie, Bitcoina? Ciekawy artykuł. Kiedy sprzedać Bitcoina? I tutaj z jednym wywiadów dla CNBC znany inwestor i szef Morgan Creek Capital udziela bardzo ciekawego wywiadu i mówi, że słuchajcie, nie należy panikować i sprzedawać kryptowalut. Taką sytuację mieliśmy już niejednokrotnie na rynku. BTC oczywiście rozpoczął ubiegły tydzień od spadków i wycena jego była w okolicach 10000 dolarów. W tym momencie poniżej 8000 notujemy kurs Bitcoina i oczywiście pozostały rynek również został pociągnięty przez BTC. No i te rokowania, przynajmniej dla innych altów, nie są, wiadomo, bardzo, bardzo optymistyczne. Dla większości oczywiście z nich, nie dla wszystkich. No i tutaj jest przypomnienie troszeczkę historii.
Bitcoin oczywiście od 10 lat w rocznym rozliczeniu zawsze, poza dwoma tylko wyjątkami, przynosił zyski. Wyjątek 2014 rok i wyjątek 2018 rok. Czy jakby teraz rzeczywiście skończył się ten rok, czy Bitcoin przyniósłby zyski? Tak, przyniósłby, bo ten rok możemy zaliczyć do bardzo, bardzo udanych. Startowaliśmy z okolic 3000 i nawet biorąc pod uwagę tą aktualną wycenę, jest, uważam, całkiem nieźle. Ten pan mówi, wszystkie czynniki ekosystemu zwyżkują, wartość tej branży rośnie, zmieniają się tylko pojedyncze aktywa. I to jest bardzo ważna, oczywiście tutaj taka sugestia, żeby zobaczyć na rozwój branży. Nie oceniać branży w tym momencie poprzez akurat cenę Bitcoina. Wszystko wokół, czyli te usługi około kryptowalutowe również rosną. Technologia blockchain znakomicie się rozwija. Płatności są coraz częstsze, mówię o płatnościach dokonywanych w kryptowalutach. Ten ekosystem cały czas się powiększa. No więc również powinna z czasem wzrosnąć wartość Bitcoina. I porównuje ten pan Bitcoina trochę do Amazona. I mówi tutaj, że porównanie właśnie do sprzedawania akcji w Amazonie. On wziął pod uwagę rosnącą wartość spółki. Wiemy, że w tym momencie Bezos jest jednym z najbardziej bogatych tutaj ludzi na świecie i jego wartość firmy cały czas rośnie. Wartość Bitcoina powinna też cały czas rosnąć. Historia Bitcoina sięga 10-letniej już tutaj 10 lat i z bardzo małej kwoty urósł do blisko 20 tysięcy dolarów, w tym momencie 7 tysięcy dolarów, to nawet 7850, więc tutaj również widzimy, jak ta wartość rośnie. Załamania były, szczególnie rynek kryptowalutowy jest narażony na dużą fluktuację, bo to jest wciąż mały rynek w porównaniu z jakby z gospodarką światową i z wartościami, które tam są generowane. Każdego roku, także w tym roku, Bitcoin przynosi wieloprocentowe zyski, wahania, średnio 31%, dwa razy nawet 90%. Więc kiedy powinno się sprzedać Bitcoina? Najlepiej nigdy. I tutaj przejdziemy do kolejnego artykułu. Emocje, największy wróg inwestora kryptowalutowego. Otóż kiedy rzeczywiście zakupy na Bitcoinie, ale nie tylko na Bitcoinie, ale również na poszczególnych altach, kiedy są dokonywane? No właśnie, bardzo często dokonywane one są w momencie bardzo dużego wzrostu, już wygenerowanego ruchu, już wygenerowanego wolumenu, już pojawienia się setek bądź też tysięcy różnych informacji na temat danego waloru. Występuje tak zwane FOMO, wszyscy rzucają się na daną rzecz, są potwierdzenia wynikające z wykresu, z ceny, oczywiście z opinii rynkowych. I wówczas bardzo często emocje, a nie bardzo zdrowy rozsądek kieruje tym, czy my kupujemy, czy nie kupujemy. W tym momencie, jeżeli uznamy, że na przykład Bitcoin jest w tym momencie wartościowym aktywem, jest takim wirtualnym złotem, czasami rzeczywiście ma bardzo duże fluktuacje i osoby, które gdzieś kupowały powiedzmy na 12, 11 nawet tysiąca, dzisiaj mogą czuć bardzo duży tutaj smutek bądź też totalne rozczarowanie do rynku kryptowalutowego. Ale nie zapomnijmy, że zawsze muszą być dwie strony rynku i zwróćcie uwagę na tych, którzy kupowali w dolnej części po 3000, 3300, 6000, 5500, jeszcze tutaj była dosyć ciekawa reakumulacja, o którym bardzo dużo materiałów było w kwietniu, jak również w maju, więc te osoby są dalej zarobione. Teraz, jeżeli Bitcoin spada, czy warto kupić jest Bitcoina? Społeczność jest coraz bardziej kryptowalutowa, szczególnie jest coraz bardziej właśnie dojrzała, dlatego że dużo osób mówi, dojdzie do 7, do 7,5, ja zaczynam już w tym momencie kupować. A co przy 8 tysiąca? Myślę, że część osób zbiera już również tutaj, bo duże wolumeny przez dużych graczy zbierane są oczywiście
na spadkach. Bardzo ważna zasada. Sprzedaje się duże pozycje w momencie, kiedy rynek bardzo mocno wzrósł i jest ogólne społeczne zainteresowanie, i również sprzedaje się wtedy, kiedy nikt nie chce, a czy kupuje się, kiedy wszyscy, powiedzmy, sprzedają czy uciekają z rynku. Trudno jest w tym momencie psychologicznie kupić chociażby Bitcoina, natomiast rzeczywiście, jeżeli wierzysz w tą kryptowalutę, no to w tym momencie wszystkie osoby zainteresowane powinny się cieszyć, bo mamy niższe ceny, czyli lepiej możemy wejść w trade. Oczywiście emocje towarzyszą nam od zawsze na rynku i tutaj złość, ekscytacja, niecierpliwość oczywiście są złymi tutaj doradcami. Nerwy i nadmierna pobudliwość nie stanowią dobrych tutaj doradców. Myślę, że większość osób, które oczywiście miały już do czynienia na przykład z takim rynkiem jak rynek forexowy, bardzo dobrze wiedzą, co to jest na przykład strach, chciwość, no i wiemy, jak w takich bardzo ekstremalnych stanach emocjonalnych, jakie podejmowane są decyzje. Inwestor zawsze po przegranym takim spekulacyjnym tradzie próbuje wyciągnąć oczywiście wnioski i bardzo często widzi wówczas swoje błędy, natomiast nie widzi w momencie podejmowania decyzji. Pozbądź się FOMO, czyli pozbądź się oczywiście tych emocji, postaraj się bardzo trzeźwo i realnie spojrzeć na sytuację. I bardzo częsty błąd to jest właśnie błąd, kiedy robimy zakupy w momencie, kiedy już rynek znacznie urósł. Próbujemy się przyłączyć do tego jadącego pociągu, nie stracić tych okazji, o których wszyscy mówią. Jeszcze jak mamy potwierdzenie w środowisku znajomych czy jakichś forumowiczów, którzy już cieszą się dużymi zyskami, chcemy oczywiście bardzo szybko wskoczyć i jechać dalej z tym rozpędzonym pociągiem. I zazwyczaj są to już ostatnie przystanki, później są spadki, później jest trzymanie się swojego biurka, sprawdzanie bardzo często, praktycznie co 5 minut notowań. Nie uciekamy z pozycji stratnych w momencie, kiedy powinniśmy je rzeczywiście zamykać. I to są bardzo często popełniane błędy. Naiwność to twój grzech główny. Zarządzanie własnym kapitałem, samodzielne podejmowanie decyzji. Między innymi są różnego rodzaju fora, programy różnego rodzaju, które rzeczywiście mają nam przybliżyć jakąś sytuację, ale decyzje powinniśmy podejmować sami i oczywiście to, co robimy na rynku kryptowalutowym, czy nie tylko na rynku, ale w ogóle na szeroko pojętym rynku giełdowym, to są nasze i wyłącznie decyzje i odpowiedzialność jest tylko i wyłącznie nasza. I bardzo ważne jest, żeby również tutaj nie ulec pewnego rodzaju euforii po tym, jak raz czy dwa wykonamy dobrą transakcję i wydaje nam się, że rzeczywiście tak będzie już zawsze i jesteśmy najmądrzejsi już w tym momencie na rynku. Ważne jest, żeby mieć również określoną strategię wejścia, wyjścia, zarządzania własnym kapitałem. I kolejna, też bardzo ważna rzecz, że rynki finansowe, które dają zarobić i można z tych rynków się świetnie utrzymać. Również należy pamiętać, że od czasu do czasu należy po prostu albo zrobić sobie przerwę, albo traktować ten rynek jako część oczywiście naszego życia, ale nie całe życie, dlatego że dosyć często inwestorzy ulegają takim skrajnym emocjom, mówię tutaj szczególnie o nowych inwestorach, którzy próbują zrobić transakcję, robią jakąś transakcję i bardzo często później próbują jakby myślami pchnąć wykresy, siedzą całymi dniami nad notowaniami, sprawdzają je co 5 minut. To nie jest dobre, dlatego że przy każdym ruchu zmienia nam się perspektywa. Możemy w którymś momencie bardzo źle ocenić rynek i źle się dokupić, albo w nieodpowiednim momencie oczywiście podejmować decyzje, czy związane właśnie ze zmianą jakby stanowiska co do danej kryptowaluty, czy danego waloru. I rodzi się bardzo dużo też
tutaj błędów. Emocje są bardzo ważne. Bardzo często w ogóle jest mało pozycji na temat książkowych takich, na temat właśnie zarządzania emocjami, dlatego że te książki się nie czytają, czy te publikacje się nie czytają. Wszyscy wolą mieć oczywiście tutaj informacje, jaką strategię zastosować, jak szukamy gotowego przepisu, gotowego rozwiązania na ten wielki rynkowy sukces. Natomiast książki o emocjach, jeżeli już takie są, to one są bardzo nudne, nikt nie chce o tym czytać, a jest to najważniejsza część. Oczywiście głowa to jest najważniejsza część w zarządzaniu ryzykiem czy w zarządzaniu swoim portfelem. I bardzo ważne jest, że nie ma czegoś takiego jak kapitał tylko na próbę, ja się chcę nauczyć. Każdy kapitał, nawet jeżeli startujesz, powinieneś traktować jako swoje oczywiście ciężko zarobione pieniądze i jako praktycznie majątek, od którego może zależeć nawet twoje życie. Jeżeli w ten sposób podchodziłbyś do każdego trade'u, to na pewno nie byłoby tam aż tylu po prostu błędów, a częstym błędem jest to, że szczególnie młodzi inwestorzy czy spekulanci mówią: ok, to jest tylko kasa, ja się za tą kasę nauczę, jeżeli będę miał błędy, to trudno, to jest taka pieniądze, które ewentualnie mogę przegrać. Dajemy tutaj od razu furtkę temu, że możemy podejmować złe decyzje i nie wyciągać z tego żadnej odpowiedzialności, bo jest to kapitał właśnie tylko i wyłącznie początkowy. Emocje, trochę nudna rzecz, wbrew pozorom, a na pierwszy rzut oka może nudna, natomiast wbrew pozorom jest to bardzo ważna część elementu zarabiania pieniędzy właśnie na rynku giełdowym, szeroko pojętym rynku giełdowym. Ja Was zapraszam już na kolejny, jutrzejszy Crypto Flash. Życzę Wam udanych transakcji, udanych, mądrych, przemyślanych decyzji na rynku, szczególnie rynku kryptowalutowym. Zapraszam oczywiście na giełdę Tokeneo w tym tygodniu. Pod koniec tygodnia będzie znacznie, znacznie zwiększona płynność. I oczywiście tutaj również zapraszam na Tokeneo News po nowe, ciekawe artykuły. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?